Przypada 90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Również w grudniu przypadnie 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. I jesteśmy ogólnie z Poznania i chcieliśmy w ten sposób, pokazując nasze umundurowanie regionalne, uczcić tą rocznicę. To jest bardzo ważne święto, no, odzyskanie niepodległości po 123 latach. No, mnie wtedy nie było, ale na pewno ci, co walczyli o tą Polskę, wiele przeżyli. Nie licząc z tego, że wiele zginęło za tą wolną Polskę. Jest to święto polskiej niepodległości i dzisiaj pragną je uczcić różne środowiska. My jesteśmy tylko jednym z nich, ale cieszę się, że wszyscy robimy to w tym samym miejscu i jak na razie jest spokojnie. Oczywiście jak dla nas, jako dla narodowców, jest to bardzo ważne. Staramy się, żeby oni tą ulicą nie przeszli. ANR-owcy zrobili marsz faszystowski. To jest skandal, że dostali pozwolenie, żeby robić taki marsz w rocznicę odzyskania niepodległości. Młodzież anarchistyczna chce zablokować, nie dopuścić do tego, żeby ANR-owcy przeszli dalej. To wszystko. Jest to jedno z najważniejszych, właściwie najważniejsze święto narodowe polskie. I cieszę się, że jest tyle inicjatyw patriotycznych i niepodległościowych podejmowanych nie tylko przez środowiska radykalne. To nie jest popularne w świecie i raczej szkodliwe dla nas. Jak odzyskaliśmy już tą niepodległość, to nie możemy się w tej chwili bawić w jakieś głupie nacjonalistyczne ugrupowania i działalności. No, podczas takiego święta nie powinno być takich ekscesów. Uchwalna patriotyzmu doprowadziła w moim mieście do tego, że została pobita grupa młodzieży i jestem po to, żeby powiedzieć nie. Nie zgadzam się z taką Polską. My chcemy chronić tych chłopaków, którzy tam są i którzy protestują przeciwko faszyzmowi w Polsce. Ale chwileczkę, bo nie mam sloganów, nie powtarzaj. Jakie musimy was słuchać? Bo robicie zadymę, telewizje świata was oglądają i robicie nam wstyd, Polakom. Ja się wstydzę. My robimy wam wstyd? Tak. Pani sobie sama wstyd robi, jak pani ja sobie robię? No to niech pan powie, jakie oni hasła ogłosili. Te faszystowskie, niech pan mi powie. Faszystowskie hasło. Ale jakie? No, jedna rasa... Biała rasa, jedna rasa, biała rasa. Tak mówią. Tak mówią, zawsze tak mówią, proszę pani. Ale mówili dzisiaj też. Tak mówią, tak. I policja tego słuchała? Policja zawsze tak. I co? I jeszcze mieli legalną demonstrację. Oni sobie idą po mieście i bo wszyscy mają legalne, bo żyjemy w wolnym kraju. Widzi pan, jak pan nas traktuje? Ja bym właśnie nie zachował się do innego. Na przyjściu tutaj jest taka, że w dniu 11 listopada organizacje
narodowe, nacjonalistyczne i odwołujące się do ideologii faszystowskiej próbują przejść ulicami Warszawy. Trochę z obowiązku, bo córka jest, ale na tej drugiej manifestacji, ONR-u. Tak. A pan tutaj, tak? A ja zawsze byłem sercem tutaj. A jak to jest tak, że powiem, córka po tamtej stronie, a pan po tej? Też nie mogę tego zrozumieć. Ja sympatyzuję i liczę, co pan prawda, boli, moja rodzina sympatyzuje i patrzymy, co się dzieje, no ale mamy nadzieję, że do niczego nie dojdzie, bo rozumiem, skinheadzi, którzy tu chodzą, są no, niezorganizowani. Ale na czym ten protest ma polegać? Czy oni jakieś hasła wnoszą? Przecież to już nic nie ma. Miało być piękne narodowe święto, wyszło jak zawsze. W Marszu Niepodległościowym przeszkodziła grupa około 60 anarchistów. Na szczęście nie... Znaczy 260, nie kłam. 60. Tam. Nie, 260? No bardzo ale, mi przykro, ja przedstawiam fakty takie, jakie są. Dobrze, ale ja myślę, że to ważne, żeby powiedzieć, że to był marsz niepodległościowy obozu narodowo-radykalnego, bo to zmienia coś. Mają do tego prawo. Oczywiście, ale ja jako dziennikarz relacjonuję obiektywnie, to będzie w startówce. No dobrze, to niech pan powie, kto miał ten marsz niepodległościowy, bo zmienia to całkiem inną perspektywę odbioru tego. I to już jest nieprawdziwe. Wie pani co, ja nie przeszkadzam nikomu w marszu, ja akurat tutaj mam prawo się opowiedzieć. Problem był tam, że zalegalizowali demonstrację organizacji faszystowskiej. Które jakbyśmy siedzieli tradycję tej organizacji, do czego ona się odwołuje, no to właśnie, jeśli się legalizuje demonstracje faszystowskie, to nasza demonstracja właśnie była nielegalna poprzez to, żeby pokazać. Dlatego zebraliśmy się tutaj, zablokowaliśmy ulicę, natomiast policja nie była tutaj po naszej stronie. Czuję się rozgoryczona, ponieważ zostaliśmy zepchnięci i staliśmy ponad półtorej godziny w jednym miejscu. Ochraniała nas policja, która ewidentnie nie powinna tego robić, ponieważ działali przeciwko nam, a my działamy w imieniu tego, żeby było w porządku u nas w Polsce, żeby nie było neofaszyzmu.